Pierwsze prezentacje za nami. Widział Pan również prezentację przedstawioną przez burmistrza krasnodębskiego Marka Cebulę. Jakie odniósł Pan wrażenie po tym wystąpieniu, po tym, co Pan obejrzał, co Pan zobaczył? No, wystąpienie było bardzo ciekawe, ale przede wszystkim ciekawe z punktu widzenia przedstawienia drogi, jaką Krosnodrzańskie w ostatnim czasie musiało przejść. Od gminy o poważnym zadłużeniu, współczynnik zadłużenia blisko 59%, czyli na granicy progu ostrożnościowego. I z drugiej strony, mimo tak dużego zagrożenia, grożącego przekroczenia tej granicy bezpieczeństwa, burmistrz zaprezentował te wszystkie inwestycje, które udało się zrealizować. Zrealizować się udało je przede wszystkim dzięki ogromnej determinacji, zaangażowaniu w pozyskiwaniu pieniędzy zewnętrznych, bo chyba wszyscy zdają sobie sprawę, że nie byłoby to możliwe bez pozyskania pieniędzy zewnętrznych. To jest jakby jeden wątek tej prezentacji, ale myślę, że ważniejszy jeszcze i od którego być może powinienem rozpocząć swoją wypowiedź, to, że burmistrz jednak z jednej strony poddał bardzo szczegółowej analizie budżet miasta i gminy Krosnoodrzańskie, po czym podjął bardzo niejednokrotnie, myślę, że nie przesadzę, jeżeli powiem, radykalne kroki po to, aby uzdrowić finanse publiczne gminy Krosnoodrzańskie, czyli zracjonalizował wydatki, zracjonalizował strukturę budżetu, po to, żeby z jednej strony nie kreować dalszych deficytów, ale także móc generować wartość dodaną, czyli te pieniądze, które mogły stanowić wkład własny do tych inwestycji realizowanych z pozyskiwanych pieniędzy zewnętrznych. I mając na uwadze ten kontekst, czyli ten poziom zadłużenia, trzeba ze szczególną uwagą podejść do sukcesów, bo bez wątpienia te wszystkie inwestycje, które prezentował pan burmistrz, trzeba wprost nazwać sukcesem. Głównym wątkiem prezentacji pana burmistrza była ta kluczowa inwestycja, której przede wszystkim dzisiejsze wystąpienie i spotkanie jest poświęcone, czyli ten projekt wodno-kanalizacyjny realizowany z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, czyli finansowany z pieniędzy europejskich, Funduszu Spójności, bardzo trudnego funduszu, ale to, co imponuje, że z tak dużym rozmachem udaje się tą inwestycję realizować. W następnej prezentacji mówiła przedstawicielka instytucji pośredniczącej, czyli tej instytucji, która nadzoruje wdrażanie pieniędzy europejskich w tej osi priorytetowej związanej z budową, regulacją gospodarki wodno-ściekowej, i o nie tylko determinacji, ale o profesjonalizmie włodarzy Krosna, ale także prezesie spółki wodno-kanalizacyjnej mówiła w samych superlatywach. To pokazuje, że jeżeli ma się pewną wizję, pewien plan, pewną strategię rozwoju swojej gminy, wykonuje się swoje obowiązki z pasją, z ogromną determinacją, to można odnosić sukcesy. I dzisiaj jesteśmy świadkami takiego sukcesu. W kuluarach usłyszałem takie zdanie, że dobrze, że takie osoby jak pan poseł zasiadają podczas takich konferencji, odwiedzają jakby tutaj na dole ten samorząd na najniższym pułapie, po to, aby może obserwując pewne praktyki sukcesu, jak sam pan powiedział, przenieść je trochę wyżej w swoją pracę, później, nie wiem, może łatwiej podejmować decyzje, wiedzieć, w którym kierunku dążyć? No, ja bez wątpienia mam też w swojej karierze zawodowej doświadczenia wynikające z samorządu też terytorialnego, szczebla podstawowego, czyli gminnego. Tu też była mowa o innym projekcie realizowanym w innej gminie. Ja też swój udział w tym przedsięwzięciu miałem, ale tak, ma pan rację, staram się być pośród ludzi, nie tylko pośród samorządowców, liderów lokalnych, ale także pośród przeciętnych mieszkańców naszego województwa, także tutaj na ziemi krośnieńskiej. To bez wątpienia pomaga. Budowanie takiego sprzężenia zwrotnego, relacji pomiędzy obywatelami, włodarzami lubuskich gmin, a mną, parlamentarzystą, jest kluczowe, ponieważ ja muszę mieć świadomość tego, z jakimi problemami borykają się nie tylko nasi obywatele, ale także włodarze gmin, szefowie różnych instytucji, które biorą udział w kształtowaniu naszej codziennej rzeczywistości. I myślę, że to jest taki warunek sine qua non, czyli warunek podstawowy, konieczny. Bez tego nie da się, jestem przekonany, dobrze, sprawnie, racjonalnie wykonywać mandatu posła.
może zaprosi pan po prostu swoich kolegów z parlamentu częściej na tego typu spotkania, aby faktycznie wszyscy mieli taką świadomość i wiedzę, jaką pan posiada? Znaczy ja myślę, że to rola włodarzy, żeby zapraszać, bo to oni są gospodarzami tego typu wydarzeń i myślę, że moi parlamentarni koledzy mają też świadomość i bywają, bo wczoraj byłem w Gorzowie także na własnym, na ważnym wydarzeniu poświęconym ciężkiej pracy lubuskich przedsiębiorców i tam była duża reprezentacja przedstawicieli zarówno Sejmu, jak i Senatu, lubuszanie, którzy dzięki woli naszych mieszkańców ziemi lubuskiej sprawują te mandaty, byli obecni i tam też rozmawialiśmy o ważnych problemach. Zresztą pan burmistrz nawiązywał do kwestii związanych z uzbrojeniem strefy aktywności gospodarczej, bo to też kolejny projekt, który się pojawił. I o tym trzeba mówić, ale przedsiębiorczość jest też solą. To też się pojawiało w wystąpieniu. Solą oczywiście naszej ziemi. Budżet sektora finansów publicznych i ten budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego konstruujemy dzięki podatkom, jakie płacimy oczywiście my wszyscy, ale także przedsiębiorcy. To przedsiębiorcy tworzą oczywiście potencjał wydatków na sferę publiczną. Im zamożniejsi, im efektywniej będzie się wiodło polskim przedsiębiorcom, tym ten budżet państwa polskiego będzie coraz to większy. Jak będzie większy, to tym szczodrzejsze będą wydatki państwa, jednostek samorządu terytorialnego na cele publiczne. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję pięknie. Bardzo dziękuję. Dziękuję.